Piłkarska Liga Trójmiasta to jedno z takich przedsięwzięć aktywujących między innymi trenerów piłki nożnej, do takich Ty należysz, to na początek pochwal się co tam z tym Jaguarem ostatnio wygrałeś, chociaż tak naprawdę w tym Jaguarze to praca u podstaw, a wygrywanie to dopiero przychodzi później. No dokładnie, tak jak Ty tak powiedziałeś przed chwilą. Wygrywanie to będzie rzecz tak naprawdę kolejna. Obecnie koncentrujemy się na szkoleniu. Dla nas to jest istotne, żeby się rozwijać, żeby te dzieciaki były coraz lepsze. Ostatnio pozytywne dla nas informacje to takie, że jeden z chłopców z rocznika 2005 został powołany do kadry Polski. Wielu mamy w obecnej chwili kadrowiczów pomorza, którzy aktywnie uczestniczą w konsultacjach oraz w meczach mistrzowskich. Strzelają gole, cieszą się, są zadowoleni, są szczęśliwi, dobrze się też uczą, także także wiele, wiele ciekawych, fajnych informacji. Dla nas. Dyskretnie przemyciłeś informacje rocznika 2005, którym się zajmujesz, to rozumiem Twój wychowanek gra już w kadrze? E, rzeczywiście pracuję obecnie, obecnie w roczniku 2005, ale w naszym szkoleniu jest tak, że te, te osoby, które są wybitne w danym roczniku, trenują w roczniku starszym, tak żeby mogły jeszcze bardziej podnosić swoje umiejętności, kwalifikacje, więc, więc chłopiec na obecną chwilę trenuje w roczniku 2004. Natomiast w moim roczniku, w mojej grupie właśnie rocznika 2005 e, trenuje aż siedmiu chłopców z rocznika 2006 z kolei, więc e, i grają też w meczach mistrzowskich, więc e, ta drabinka tak naprawdę się zazębia i no, pracujemy nad tym, żeby rzeczywiście ci najlepsi, ci najlepsi chłopcy mogli jeszcze bardziej podnosić swoje umiejętności, kwalifikacje. Dwie grupy w Jaguarze, praca nauczyciela w szkole, w konsekwencji Team Radia Gdańsk poniósł bardzo poważną stratę, bo jesteś zgłoszony do rozgrywek w naszych barwach, tymczasem w tym sezonie jeszcze ani razu nie widzieliśmy cię na boisku, przywołujemy cię do porządku, czyli do składu. No rzeczywiście wyobrażamy sobie, że wcisnąć tam jeszcze jakieś sesje wieczorne własnego grania, to może być problem. Rzeczywiście jest, jest, jest dużo obowiązków, jest, jest też dwójka dzieci w domu, e, uśmiechnięta żona co wieczór, więc, więc to są takie fajne, e, fajne rzeczy, że tak powiem, po powrocie do domu. Natomiast natomiast oczywiście serduszko chce i, i organizm też jeszcze pozwala, natomiast no rzeczywiście czasowo i te decyzje są bardzo trudne i, i chęć zobaczenia po prostu dzieci gdzieś na wieczorem położenia do, do, do łóżeczka to jest w to jest obecnej chwili ważniejsza dla mnie sprawa tak naprawdę, aczkolwiek, aczkolwiek nie zawiesiłem butów na kołku. I, I postaram się podjąć rękawice jeszcze, jeszcze w tym sezonie. Na czym polega fenomen Trójmiejskiej Ligi? Bo tam rzeczywiście to jest prawdziwe przedsiębiorstwo no nie, z własną telewizją, a przynajmniej z własnym kanałem internetowym, gdzie te bramki są rejestrowane, gdzie te wszystkie statystyki są świetnie prowadzone. To też nie? Pobudza i, i, i rasuje te emocje, bo człowiek o sobie i o rywalach wie wszystko. Jeszcze słabe można zdobyć. Rzeczywiście, rzeczywiście fenomen, chyba tak można to nazwać, fenomen tej ligi to jest to, że naprawdę wielu, wielu zawodników tam w obecnej chwili, byłych zawodników, profesjonalnych piłkarzy gra i rywalizuje. Chęć rywalizacji właśnie z takimi też byłymi piłkarzami to na pewno podnosi rangę tego typu zawodów. Oprócz tego tak jak takie powiedziałeś, jest rzeczywiście profesjonalne podejście do organizacji tego, 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 tego całego turnieju, tych, tych rozgrywek, czyli prowadzenie tabeli, statystyk Nagrywanie meczów, gdzie zwykły Kowalski może sobie obejrzeć ten, tą fantastyczną bramkę z 40 metra, kiedy siedzi wieczorem w domu z kolegą czy z żoną przy, przy kolacji i dzieci na to patrzą. Także no to jest fenomen tego wszystkiego. Ta dobra organizacja to, że tutaj cały czas podnoszą są kwalifikacje, też sędziowskie, coraz lepsi są sędziowie. W tych rozgrywkach. To naprawdę jest fajna, fajna taka sprawa dla zwykłego człowieka, który wieczorem, po prostu, zamiast, żeby, zamiast tego, żeby siedzieć i oglądać seriale, idzie sobie pobiegać za piłką i czerpie z tego ogromną radość, trochę adrenaliny, trochę rywalizacji. I to wszystko naprawdę fajnie się lepi i, i sprawia, że ma to sens. Jeszcze pytanie do trenera i do kibica piłkarskiej reprezentacji Polski. Z Portugalią przegraliśmy 2-3, z tymi Włochami, jak przegramy, no to generalnie spadamy do Ligi B. No bo ten ranking do tej pory, nie oszukujmy się, był troszeczkę. Zawyżony, jeśli chodzi o naszą drużynę narodową, gdy przez chwilę byliśmy notowani nawet na szóstym miejscu w świecie. Oczywiście możemy tak sobie mówić, że ranking był zawyżony i tak dalej, natomiast myślę, że fantastyczna sprawa, że tak było i, i gdzieś gdzieś zasługą pracy trenera nawałki czy, czy zawodników, którzy świetnie spisywali i, i mimo wszystko jakieś tam te wyniki były, były korzystne. No zobaczymy tutaj, tak, tak naprawdę trener Brzęczek zaczyna teraz dopiero swoją pracę. To jest jego trzeci mecz, aczkolwiek, aczkolwiek eliminacje niedługo się zbliżają i, i będzie coraz, coraz goręcej, natomiast no myślę, że daj mu jeszcze chwilę czasu na to, żeby wdrożył te swoje rzeczy i, i na pewno to będzie, znaczy mam nadzieję, że będzie to przynosiło pozytywny rezultat w tych najważniejszych meczach, bo wiadomo, że Liga Narodów spada troszkę na boczny tor, najważniejsze są to nasze eliminacje najbliższe, więc, więc na tym się koncentrujmy, liczymy na to, kibicujemy z całego serducha trenerowi i trenerom tak naprawdę oraz zawodnikom, żeby to wszystko fajnie wyglądało tak naprawdę w tych eliminacjach.